Gdybym pół roku temu komuś powiedział, że będzie saletra kosztowała ponad 4000, to by mi powiedział, że chyba zwariowałem. Zarobić można na wszystkim, tylko trzeba to robić dobrze. Jak się to robi dobrze, to ma się klientów, a jak się ma klientów, to się zarabia. Świat czy usługi uprawia m.in. pszenicę, rzepak i ogórki. Mowa o panu Mateuszu Garbatowskim, u którego mamy dziś przyjemność gościć. Panie Mateuszu, w jaki sprzęt wyposażone jest pana gospodarstwo? W sprzęt taki, który my potrzebujemy. Są to 3 Fenty, 1 Ferguson, 1 New Holland, Belarus i stary poczciwy Ursus. Poza tym siewnik do siewu kukurydzy, siewnik do siewu buraków, do siewu zboża, maszyny uprawowe, talerzówki, agregat uprawowy Horsz, głębosz, przyczepy do transportu, no i kombajn zbożowy, za którym czekamy. Panie Mateuszu, teraz proszę o krótką charakterystykę tych ciągników, które są za nami. Ciągniki, wszystkie ciągniki, które mamy, są na przekładniach bezstopniowych, które dają nam nie tylko wygodę, ale odpowiednie wykorzystanie sprzętu, dopasowanie prędkości do warunków, które panują na polu i jak najlepszym wykorzystaniu maszyn. Wszystkie wyposażone są w GPS i automatyczne kierowanie, także w rozłączanie sekcji, dzięki czemu oszczędzamy materiał siewny, gdzie nie ma nakładek, wyłączają się te sekcje na klinach, na uwrociach. Jakiej mocy jest to sprzęt? No tak jak już wspominałem, od Ursusa, który ma chyba około 40 koni, po najmocniejszego tutaj Fenta 936 o mocy maksymalnej 360. 3 ciągniki od 200 do 240 koni i New Holland o mocy 150. Ten sprzęt pracuje zarówno w pana gospodarstwie, jak i w gospodarstwach innych rolników, z racji tego, że prowadzi pan usługi, tak? Tak, jak najbardziej. Dzięki temu, że prowadzimy usługi, i możemy sobie pozwolić na taki większy sprzęt, najnowocześniejszy, myślę, jaki jest na rynku, bardzo wydajny. I dzięki temu również na moich polach mogę pracować najlepszym sprzętem dostępnym na rynku. Na jakie usługi jest aktualnie największe zapotrzebowanie? Jaki sprzęt jest najbardziej eksploatowany? Zastanawiając się nad usługami, zanim zacząłem, myślałem właśnie, w co iść, czy to mają być maszyny do uprawy pasowej, czy jeszcze to do uprawy uproszczonej, czy konwencjonalnej. Postawiłem na siewniki, którymi można siać po uprawie uproszczonej albo tradycyjnej, ponieważ większość rolników tutaj to są też mniejsze gospodarstwa i średnie, które posiadają sprzęt do uprawy, które także chcą go wykorzystać i nie do końca płacić po kilkaset złotych za kompleksową obsługę. A że nie stać ich na drogi siewnik za kilkaset tysięcy złotych, no to wynajmują, my się tym zajmujemy. Zresztą też striptil, dlatego też nie, bo samo sianie buraków czy rzepaków striptilu, a potem uprawa i tak mimo wszystko orkowo, no nic nam nie daje. Te korzyści przychodzą po latach i co z tego, że ten rolnik zapłaci kilkaset złotych, jak i tak za rok tą strukturę, którą sobie tworzy, zniszczy pługiem. No to dla mnie to było bez sensu, dlatego postawiliśmy na zwykłe siewniki póki co i robimy tym kilkaset hektarów. Jakoś to się tutaj sprawdza. Na czym aktualnie można najlepiej zarobić? Mówię tu głównie o usługach. Zarobić można na wszystkim, tylko trzeba to robić dobrze. Jak się to robi dobrze, to ma się klientów, a jak się ma klientów, to się zarabia. I to nieważne na czym. Myślę, że na wszystkim. Tylko trzeba to po prostu robić dobrze. A kiedy w ogóle zrodził się pomysł świadczenia usług? Wtedy, kiedy zakupiłem pierwszą, większą maszynę. Było to około 6 lat temu. Pomyślałem jeszcze, jak można ją wykorzystać. Znam też dużo okolicznych rolników, wiedziałem, czego oni potrzebują, dlatego 6 lat temu zaczęliśmy od siewnika punktowego do kukurydzy i buraków. No i tak się to rozwinęło, że te siewniki teraz są trochę większe. Przybyło mi ziemi, jak przybyło mi ziemi, to kupiłem kombajn zbożowy. Ten kombajn zbożowy też jest wykorzystywany do usług, no i dalej to rozwijamy. A jest maszyna, z której jest pan szczególnie zadowolony? Chyba siewnik punktowy do kukurydzy. Waderstadt Tempo. Raz, że jest bardzo wydajna, a dwa, jest naprawdę bardzo, bardzo wytrzymała i tam się praktycznie nic nie psuje. To jest ważne, żeby maszyna pracowała, a się nie psuła, no bo jak się psuje, to stoi i nie zarabia. No właśnie, jak jest z serwisowaniem tych maszyn, bo jednak w tym sezonie te maszyny muszą pracować praktycznie non-stop. Czy tutaj są jakieś problemy? Serwisujemy praktycznie sami po okresie gwarancji. W gwarancji jakoś tak zawsze, nigdy nic się nie dzieje. Po tej gwarancji
coś tam trzeba naprawić, jakieś łożyska, jakieś elementy robocze, ale to robimy sami. Robią to moi pracownicy, którzy no, potrafią to robić, robią to dobrze. No z tym nie mamy problemów. Radzimy sobie. A jaki jest najnowszy Pana zakup? Najnowszy zakup to jest to, no jest on zamówiony, jest to kombajn Class Trion z systemem mapowania plonów, który pozwoli nam poprawić jeszcze te usługi, które wykonujemy. Dostarczyć rolnikom odpowiedniej informacji o tym, w jakim miejscu danego pola, jak te rośliny nam planują i przejść może na system tego rolnictwa precyzyjnego, gdzie sam zaczynam już to robić, a ostatnim takim elementem do układanki jest ten kombajn z tym mapowaniem plonów. Kiedy go Pan zamówił? Zamówiłem go w grudniu, to był ostatni dostępny model na żniwa. Nie będę miał go niestety na początek żniw, ma być koniec lipca, początek sierpnia. Mam nadzieję, że moi koledzy mi tutaj pomogą z rzepakiem i z jęczmieniem. Resztę zbóż, mam nadzieję, że i kukurydzy, czy słonecznika zbierzemy sami. Ile osób pracuje u Pana? W gospodarstwie i do usług jest to trzech chłopaków. Poza tym w takiej drugiej gałęzi mojej firmy pracują jeszcze też cztery osoby. Czym jeszcze oprócz świadczenia usług zajmuje się Pan? Oprócz świadczenia usług taką główną gałęzią, którą się zajmujemy, jest zaopatrzenie rolników w środki do produkcji, w nawozy, środki ochrony roślin, nasiona. To w skali naszych obrotów to jest no, największa wartość. Usługi są mimo wszystko do małym ułamkiem obrotów. Tak jak tutaj Państwo widzą, jesteśmy na magazynie, gdzie przechowujemy te nawozy, ewentualnie sprzęt, jak jest miejsce. Jak ocenia Pan aktualną sytuację na rynku nawozów? No jest bardzo trudna, no, te nawozy są drogie, podrożały praktycznie czterokrotnie od momentu żniw i naprawdę koszty produkcji wzrosły no, bardzo wysoko. Trudno przewidzieć, jakie będą te podwyżki, bo gdybym pół roku temu komuś powiedział, że będzie saletra kosztowała ponad 4 tysiące, to by mi powiedział, że chyba zwariowałem. No ale takie ceny są przykre, no bo to się odbije potem na konsumentach, bo to zboże będzie musiało być droższe, a jak będzie zboże droższe, to i wszystko podrożeje. A czy z racji tego, że te nawozy są znacznie droższe, rolnicy kupowali tych nawozów mniej? Może każdy się starał trochę zaoszczędzać. Starali się mimo wszystko kupować tyle samo, ewentualnie zostawić sobie coś na przyszły rok, ale nie zauważyłem, żeby było kupione mniej. Nie, po prostu będzie mniej zastosowane, jakaś część zostawiona na przyszły sezon, żeby się w ten sposób poratować, bo nikt nie wie, jaka ta cena będzie za pół roku, a może będzie 6 tysięcy. A jak to wygląda w przypadku Pana gospodarstwa? Ja na szczęście zaopatrzyłem się w lipcu te nawozy. No jest to dla mnie mega korzyść. No bo te koszty pozostaną u mnie na poziomie lat poprzednich. Rzepak Pan też zostawił, tak? Rzepak tak, zostawiłem, połowę sprzedałem w zeszłym tygodniu. Resztę liczę, że jeszcze jakoś te ceny podrożeją, chociaż na razie no, nie może przebić ten rzepak bariery 5 tysięcy. Ale no mówię, cieszymy się tą ceną, że ona jest wysoka, tylko za tą cenę my teraz kupujemy około tony saletry, a rzepak żniwa przy cenie 2400 mogliśmy kupić ponad 2 tony. Także no nie ma się co cieszyć aż tak z tych podwyżek. Zajmuje się Pan produkcją materiału siewnego. I ten materiał siewny no, jest teraz też dużo droższy niż był w poprzednim sezonie. Myślę, że on dopiero będzie droższy, bo on dopiero będzie produkowany i naprawdę tak jak ceny dobrego materiału by na poziomie tam między 2200, 2500, w zależności od jakiej to zaprawy była tam używana. Tak teraz ja myślę, że to może być około w granicach 3000. I to też, no też nie jest korzystne, bo rolnicy będą się starali na tym oszczędzać, nie będą wymieniali tego materiału siewnego. Jak nie będą go wymieniali, to potencjalnie ten plon będzie niższy. Panie Mateuszu, ile lat prowadzi Pan gospodarstwo? Gospodarstwo prowadzę od kiedy skończyłem 18 lat. Wtedy tata zapisał mi pierwsze hektary, skorzystałem z premii dla młodego rolnika. To było pierwsze rozdanie, 50 tysięcy złotych. No i prowadzę je już drugie tyle, 18 lat, połowę swojego życia. Ile hektarów liczy gospodarstwo? Jak przedstawia się struktura zasiewów? Gospodarstwo liczy około 250 hektarów. Najwięcej zajmuje u nas pszenica, jest to 90 hektarów. 45 hektarów jest to rzepak, 36 hektarów buraki, 40 hektarów to będzie słonecznik w tym roku, 20 hektarów żyta hybrydowego, 10 hektarów pszenżyta, 10 jęczmienia ozimego, no i 6 hektarów ogórków gruntowych.
Jakie klasy bolintacyjnej ziemie przeważają w Pana gospodarstwie? No niestety są to słabsze gleby, a największym problemem dla nas są duże mozaiki, bo praktycznie na każdym polu jest od trzeciej do piątej klasy. Od ilu hektarów Pan zaczynał? Jak się rozwijał ten areał? Gospodarujemy wspólnie z tatą i zaczęliśmy od 33 hektarów. Taki dosyć intensywny wzrost był 2 lata temu, gdzie udało mi się w dzierżawi na dosyć korzystnych warunkach około 200 hektarów. Teraz jest to, mówię, te 250. Następca rośnie? Tak, syn, no czy będzie następcą, to nie wiadomo. On ma 4 lata, chodzi do przedszkola. Na razie ciągniki go nie interesują. Nie interesują, nie, naprawdę? Nie. Lubi zwierzęta. Bardzo lubi zwierzęta, no ale zwierząt nie mamy. Jedyny to jest pies i koty. Chciałbym, żeby rozwinął Pan ogórkowy wątek, bo to nie jest prosta sprawa prowadzić plantację. Uprawą ogórków zajmujemy się od prawie, myślę, ponad 15 lat. My jesteśmy też członkami grupy producenckiej, gdzie te ogórki są dostarczane do naszego magazynu niedaleko w Kłecku. Tam są sortowane i pakowane w takie pojemniki, jakie sobie życzy nasz odbiorca. Są wysyłane do Niemiec, do Czech i do polskich przetwórni. No, uprawę ogórków robimy w systemie niemieckim, na folii mulczującej, z wężami kroplującymi, z nawadnianiem, z fertygacją, czyli podawaniem nawozów przez razem z wodą, no i zbiór częściowo mechaniczny na tak zwanych samolotach, na których leżą osoby, które zrywają te ogórki. Mimo że jest to stosunkowo nieduży areał do całości naszego gospodarstwa, ale stanowi bardzo ważny procent naszych dochodów. No i tej uprawy przez najbliższe lata na pewno nie zostawimy. W sezonie do zbioru ogórków ile osób jest zatrudnionych? My mamy samolot, ten tak zwany samolot 18-metrowy, na który wchodzi 20 osób. No i tyle osób my potrzebujemy. To są praktycznie w większości pracownicy z Ukrainy. Z racji też tego, że zatrudniamy tych pracowników z Ukrainy, a wszyscy wiemy, jaki jest teraz czas, tam u nich podjęliśmy decyzję, że pomożemy jak możemy tym Ukraińcom, uchodźcom, i mamy teraz u siebie 16 osób. Są tam 5 osób dorosłych, reszta to są dzieci. Nie są to nasi pracownicy, bo my mamy pracowników z okolic Iwano-Frankowska, tam jest w miarę spokojnie. To są z obwodu chmielnickiego. Daliśmy im tutaj dach nad głową, ciepło, ciepłą wodę, nie wiem, możliwość wyspania się, ugotowania. Dzieciaki chodzą już do szkoły. Myślę, że są tutaj bezpieczni i są za to nam wdzięczni. W tym roku zdecydował się Pan na siew słonecznika. Czym jest ta decyzja uwarunkowana? Do tej decyzji skłoniło mnie przede wszystkim to, że mam bardzo duże straty po zwierzynie, po jeleniach, danielach, sarnach. I mimo to, że kukurydza pozwoliła mi zarobić pieniądze przez ostatnie lata, musiałem z niej zrezygnować, bo był bardzo duży problem w uprawie następczej, gdzie ta zwierzyna ryła w poszukiwaniu resztek tej kukurydzy. No niestety na niektórych polach musiałem zrezygnować z tego i wprowadzić ten słonecznik, który mimo to, że potencjalnie mniej na nim zarobić na kukurydzy, ale nie stracę tyle w uprawie następczej. A jakie inne działania podejmuje Pan, by walczyć z tą mowną zwierzyną? No to jest trochę walka z wiatrakami, bo zacząłem od armatek gazowych. No niestety mieszkańcy tam okolicznie nie akceptują, bo stwarzają hałas. Jeden zestaw taki mi ukradziono z pola. Teraz kupiłem urządzenie do odstraszania, które wydają różne dźwięki od drapieżników przez spłoszoną zwierzynę, ale to też do końca nie spełnia moich oczekiwań. Nadal ta zwierzyna tam się pojawia i no niestety skłaniam się ku temu, żeby te pola mimo wszystko ogrodzić. Wiem, że to będzie bardzo duży wydatek, ale to będzie wydatek, który mimo wszystko chyba najszybciej się zwróci. No niestety koła łowieckie nie pokrywają tych strat, które ta zwierzyna wyrządza. Te straty dochodzą do kilkuset tysięcy rocznie. Teraz abstrahując już od szkód łowieckich, chciałabym się dowiedzieć, jak w ogóle ocenia Pan stan plantacji zarówno zbóż i rzepaków na ten moment? No niestety wygląda to słabo. Słabo dlatego, że od momentu posiania nawozów, od tego marca, praktycznie w ogóle nie popadało, może raz litr, ale to sami dobrze wiemy, żeby nawozy zaczęły dobrze działać, potrzebne jest od 6 do 8 litrów deszczu, żeby to zostało wpłukane do strefy korzeniowej, żeby ta roślina była w stanie to pobrać. No poza tym te temperatury i nocne przymrozki no powodują, że wygląda na razie to słabo. Czekamy wszyscy za deszczem, miejmy nadzieję, że się w przyszłym tygodniu pojawi. Jakie plany inwestycyjne na najbliższą przyszłość, Panie Mateuszu? No taka najbliższa przyszłość to jest budowa magazynu do zbóż.
Będzie to magazyn płaski o powierzchni 1300 metrów kwadratowych. No z racji tego, że tej ziemi nam trochę przybyło, nie byliśmy przygotowani na to, na przyjęcie takich plonów. Musiałem to sprzedawać albo zaraz po żniwach, albo dawać gdzieś to na magazyny na przechowanie. Chcę to mieć u siebie i dlatego ten magazyn, mam nadzieję, że zdążymy go do żniw postawić. Takie są plany.